Dzień dobry Państwu. Tak jak Pan Profesor był miły wspomnieć, ja przetłumaczyłem w ramach zlecenia broszurkę, która została wydana przez miasto Orange z Australii. Miasto Orange to miasteczko, które się znajduje w stanie New South Wales, czyli Nowa Południowa Walia, jeden z sześciu stanów w Australii, w Australii Południowo-Wschodniej. Miasteczko ma około 40 tysięcy mieszkańców i wydało broszurkę, która jest przeznaczona dla mieszkańców. Tę broszurkę Państwo macie, została rozdana, dołączona do materiałów konferencyjnych. Po prostu wzięliśmy broszurkę oryginalną, angielską, oczywiście otrzymaliśmy wcześniej na to zezwolenie i wstawiliśmy po prostu polski tekst, zastąpiliśmy angielski tekst polskim tekstem. Poproszono mnie, żeby tak trochę zreferować, powiedzieć coś na ten temat. Poza tym zdobyłem jeszcze trochę dodatkowych informacji ze strony internetowej, więc to tak Państwu spróbuję skomasować. Będzie to szybko i bezboleśnie. Tak? Bliżej. Dobrze? Albo będę bardziej krzyczał. Proszę Państwa, broszurkę Państwo macie. Ona ma kilkanaście stron. Pierwsze chyba 5 czy 6 stron to jest opis systemu zbierania odpadów. Broszurka dotyczy oczywiście odpadów z gospodarstw domowych, więc tam jest opisane, jak to funkcjonuje, jakie są pojemniki, co wrzucać do jakiego pojemnika, prawda, jakie są opłaty i tak dalej. Kolejne kilka stron to są mapki miasta Orange, na których jest pokazane, które rejony miasta obsługiwane są, w które dni tygodnia. Co ciekawe, odpady są odbierane codziennie przez cały rok, 7 dni w tygodniu, oprócz Wielkiego Piątku i Dnia Bożego Narodzenia. To jest dosyć ciekawe, więc firma funkcjonuje, zakład odzyskiwania różnych zasobów, bo on się tak nazywa w oryginale, też funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz tych 2 dni. Miasto Orange wraz z 4 innymi miastami, żeby wykorzystać ekonomię skali, połączyło się i wynajęło firmę, która się nazywa, tak jak tam Państwo macie, J.R. Richards and Sons, która to firma jest odpowiedzialna za odbiór odpadów, a więc przyjeżdża, opróżnia pojemniki oraz zajmuje się też recyklingiem. Firma ta ma zatrudnia ponad 300 osób, ma też około 300 pojazdów. Nie wiem, jak oni to robią, ale tak to napisano. Tak jak powiedziałem, zajmuje się nie tylko odbiorem, ale też recyklingiem. Nie zajmuje się właściwie utylizacją, także tylko wywozi niektóre odpady na wysypiska, a niektóre odpady przegląda, sortuje i kieruje ewentualnie do recyklingu. Cała broszura, proszę Państwa, podkreśla co chwilę, co kilka zdań podkreśla wagę ochrony środowiska i tego, że każdy człowiek może w jakiś tam sposób wpływać na tą ochronę środowiska, na zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych i tak dalej, poprzez właśnie sortowanie śmieci i poprzez recykling. Przy czym recykling jest tutaj rozumiany dosyć szeroko, a więc nie tylko kierowanie opakowań szklanych czy metalowych z powrotem, czy wrzucanie ich do specjalnego pojemnika, żeby ponownie wykorzystać szkło do produkcji opakowań szklanych, a metal do produkcji opakowań metalowych, ale także recykling jest rozumiany jako przekazywanie rzeczy niepotrzebnych, a jeszcze w dobrym stanie, innym osobom, które mogą z tych rzeczy korzystać. Także mieszkańcy są zachęcani do tego, żeby takie rzeczy wrzucać do specjalnego pojemnika. Ten pojemnik wędruje do zakładu odzyskiwania zasobów. Tam te rzeczy są przeglądane i te rzeczy, które właśnie się nadają do bezpośredniego użycia od razu, są kierowane do sklepu, który się nazywa Recovery Shop, a więc jakby sklep z materiałami z odzysku, który się znajduje na terenie zakładu odzyskiwania zasobów. Też jest otwarty te 7 dni w tygodniu, prawda, łącznie z niedzielą i tak dalej. I tam za bardzo małą opłatą można kupić
używane ubrania, jakiś sprzęt elektroniczny, cokolwiek, co zostało wyrzucone przez kogoś, bo doszedł do wniosku, że już mu się nie przyda, a jest jeszcze w dobrym stanie. W broszurce też co chwilę, tak jak powiedziałem, podkreśla się wagę ochrony środowiska i tego, że my możemy coś jako mieszkańcy, znaczy mieszkańcy Orange oczywiście, ale to dotyczy oczywiście wszystkich mieszkańców, wszystkich miast na świecie, możemy coś zrobić, ograniczyć niszczenie środowiska. Na przykład zachęcają do ponownego wykorzystywania tych rzeczy, a więc ten recykling, który wspomniałem, ale też wykorzystywania we własnym gospodarstwie domowym rzeczy, które raz już były użyte. Na przykład podkreślają, że bardzo prostą rzeczą jest wzięcie własnych toreb plastikowych do sklepu i nie kupowanie nowych, tylko wykorzystanie tych, które już mamy. Albo zachęcają do tego, żeby kupować produkty opakowane w opakowaniach, które pochodzą z recyklingu, bądź w takich opakowaniach, które nadają się do recyklingu. I wystarczy tyle. Kupujemy dokładnie to samo, a z tego jest zysk. Oprócz tego miasto prowadzi program edukacyjny adresowany do uczniów szkół na różnym poziomie oraz drukuje różnego rodzaju materiały informacyjne, które są regularnie rozdawane mieszkańcom. Tak jak chociażby ta właśnie broszurka, która jest i rozdawana wszystkim mieszkańcom i też dostępna w formie PDF-u na stronie internetowej Rady Miejskiej. Proszę Państwa, w ramach lokalnego podatku od nieruchomości, czy ten podatek od nieruchomości zawiera też opłatę, w mieście Orange zawiera też opłatę za odbiór odpadów i w ramach tej opłaty każdy właściciel nieruchomości otrzymuje dwa pojemniki. To są takie pojemniki jak u nas, zielone o przekroju kwadratowym, gdzieś takiej wysokości, przy czym one są zakodowane kolorystycznie, to znaczy całe są zielone oprócz pokrywy. Pokrywy mają różne kolory. I tak pokrywa żółta oznacza pojemnik do recyklingu. A więc wszystko to, co się nadaje do recyklingu, ma być tam rzucane. No i oczywiście w broszurce, tam zresztą Państwo widzicie zdjęcia, jest określone, co można wrzucać do tego pojemnika, czego nie wolno wrzucać. A więc wiadomo, że należy wrzucać papier, karton, prawda, jakieś tam opakowania metalowe, puszki puste, prawda, szkło w jakiejkolwiek postaci, opakowania z tworzyw sztucznych, włącznie z butelkami plastikowymi i tak dalej. Jest powiedziane oczywiście też, czego nie wrzucać, a więc nie wrzucać odpadów jakichś organicznych, odpadów zielonych z ogrodów i tak dalej, chemikaliów, zużytych strzykawek, pieluch jednorazowych i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest oczywiście logiczne, ale to wszystko jest dokładnie opisywane. I w ramach tej opłaty pojemnik z żółtą pokrywą jest opróżniany co 2 tygodnie. Właściciel ma obowiązek wystawienia tego pojemnika, ustawienia tuż przy drodze w odpowiedni dzień i on zostaje opróżniony. Drugim pojemnikiem, który dostaje właściciel nieruchomości, to jest pojemnik też wyglądający w ten sam sposób, ale mający pokrywę czerwoną i do tego mają trafić wszystkie inne odpady. System przewiduje też jeszcze w tym roku dodatkowy pojemnik, przy czym ten pojemnik jest płatny. Tam Państwo macie zaznaczone w tej broszurce 69,30. Trzeba za niego zapłacić dolarów australijskich. Dolar australijski wcioraj sprawdziłem jest 3 zł 23 grosze, więc to tak około 230 zł. Ja już mam nowsze dane. Pewnie inflacja, więc wzrosło o 2 dolary 10 centów, więc zasadniczo opłata się nie zmieniła. Jest to mniej więcej 230 zł za rok, za pojemnik, czyli za ten jeden pojemnik trzeba dodatkowo zapłacić, a później, żeby ten pojemnik był opróżniany, trzeba jeszcze wnieść dodatkową opłatę i są dwa systemy, albo płaci się 50 dolarów australijskich, czyli mniej więcej 160 zł i to jest za 30 opróżnień co tydzień. Albo kupuje się specjalne kupony i taka książeczka 5-kuponowa kosztuje 9 dolarów.
jeszcze macie Państwo 8,50 chyba napisane w tej broszurce. Także jakieś 30 zł, czyli za 30 zł jest 5 opróżnień. I ten pojemnik ma pokrywę zieloną. On jest przeznaczony do odpadów zielonych, do odpadów ogrodowych, a więc jakichś gałęzi, liści i tak dalej, to co w ogrodzie można zebrać. Od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku, ten zielony pojemnik ma zostać już włączony dołączony do tamtych dwóch poprzednich, a więc już w ramach jednej stałej, obowiązkowej opłaty będą trzy pojemniki dla każdego właściciela nieruchomości. Oprócz tego system przewiduje takie jeden raz w roku zebranie odpadów wielkogabarytowych. To tak podobnie jak przynajmniej u mnie tutaj, u mnie na osiedlu w Bielanach Wrocławskich, tak też jest. Raz w roku jest określony termin, przyjeżdża samochód, można oddać co się chce, niezależnie od wielkości. Dokładnie jest tak samo i tak samo system w Orange przewiduje, że raz w roku odpady zielone, właśnie ogrodowe są też zbierane jednorazowo. Oprócz tego oczywiście istnieje możliwość zamówienia specjalnego odbioru i wtedy to kosztuje 15 dolarów australijskich i wtedy można też wielkogabarytowe odpady przekazać, no i wtedy jest to odpłatnie. Mieszkańcy zachęcani są także do kompostowania. Temu jest poświęcona tam prawie stroniczka w tej broszurce. Jest dokładny opis, na czym to polega. Chodzi po prostu o kompostowanie różnego rodzaju odpadów, takich kuchennych, oprócz mięsa, oprócz tłuszczu, bo to szkodniki przyciąga. Natomiast chodzi głównie o jakieś takie odpady zielone. Chodzi o specyfikę też tamtego miejsca. Ludzie raczej mieszkają w domkach jednorodzinnych z ogrodami, więc podkreśla się, że nie dość, że zmniejsza się o 50%, bo tak mniej więcej to podobno wychodzi, o 50% ilość odpadów domowych, to jeszcze zyskuje się wysokiej jakości nawóz. Także to dokładnie jest tam opisane, jak to zacząć, ile to kosztuje, prawda, jakie są systemy kompostowania. Z takich ciekawostek, proszę Państwa, jest jeszcze kilka rzeczy, mianowicie Zakład Odzyskiwania Zasobów prowadzi jeszcze działalność artystyczną, żeby było ciekawie, to znaczy na terenie jest wydzielone miejsce na rzeźby i różne inne wyrazy działalności artystycznej uczniów szkół z całego obszaru. To jest tak dodatkowo, żeby przyciągnąć wszystkich. Zakład przerabia też odpady zielone, to znaczy głównie konary, liście konary, drzewo na specjalne wióry organiczne. I te wióry organiczne można następnie kupować za 17 dolarów, za metr sześcienny. Podobno nadają się świetnie do wysypania w ogrodzie i zmniejszają wtedy zużycie wody potrzebnej do podlewania. Zakład prowadzi też przeróbkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych, to znaczy oni podobno to kruszą na jakiś drobny materiał i zużywany jest materiał szczególnie do budowy dróg. Jak już powiedziałem, zakład zajmuje się też recyklingiem, to znaczy zbiera oczywiście odpady, które następnie ręcznie są sortowane. Tak jak powiedziałem, część wędruje już od razu do recovery shop, do tego sklepu z rzeczami, które są zdatne do użytku. Natomiast cała reszta, czyli i szkło, i metale, i papier są sprzedawane na zewnątrz firmom trzecim. Jest tam nawet informacja gdzieś na stronie, że nawet czasami za granicę. Dzięki temu zakład zmniejsza swoje koszty operacyjne, a tym samym są mniejsze koszty dla samego miasta, dla Rady Miejskiej Orange. I myślę, że to już na tyle, także dziękuję Państwu bardzo za uwagę.